Dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 23 do 29 sierpnia 2021 roku. I tradycyjnie, kochani, przypominam, są to czytania ogólne i siłą rzeczy nie będą rezonować ze wszystkimi. Więc bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. Do moich nowych słuchaczy zajrzyjcie proszę do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji. Między innymi znajdziecie tam link do mojej strony na Facebooku, na którą bardzo serdecznie Was zapraszam. No i co, wodniki, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się tu podoba. I moi drodzy, na koniec dzisiejszego czytania zrobię Wam taki mały bonusik. Jeżeli macie jakieś pytania, to odpowiem na nie przez karty anielskich odpowiedzi. Wybiorę dla Was 3 karty, więc będziecie mogli sobie wybrać 1, 2 lub 3. No i mam nadzieję, że odpowiedzi będą dla Was satysfakcjonujące. Ale to na sam koniec czytania. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podoba, czy zostawić to na stałe w tych czytaniach tygodniowych, czy uważacie to za niepotrzebne, tak? Także jestem otwarta na Wasze komentarze, kochani, w tej kwestii. Dobra, Wasza energia ogólna. Co miłego się wydarzy w tym nadchodzącym tygodniu? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie? Praca i finanse oraz rada. Dobra, kochani, to co? Jeszcze karta opiekuńcza dla Was, tradycyjnie. Karta opiekuńcza dla moich wodników na nadchodzący tydzień. Wyleciały 2, to biorę 2. Pierwsza to refleksja. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Wow, pięknie. A druga to taniec. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. Piękne. Dobra, zostawiam te 2 karty tak, żebyście je widzieli. No i co? Lecimy z Waszym czytankiem. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. 6 kielichów. Och, piękna energia, kochani. To jest taka nostalgiczna troszeczkę energia, bym powiedziała. Także będziecie w tej fazie wspomnień, przypominania sobie różnych rzeczy z przeszłości. Wyciągniecie albumy ze zdjęciami. Będziecie oglądać, jak wasze dzieci były małe, jak wy byliście mali, jak wasi rodzice gdzieś tam byli młodzi, dziadkowie. Także to jest taka energia mówiąca o wspomnieniach też w dużej mierze, tak? 6 kielichów może oznaczać otwarcie się na starych, dobrych przyjaciół, z którymi już długo nie mieliście kontaktu, kogoś z rodziny, być może powrotu do jakichś właśnie pasji, talentów z dzieciństwa, będziecie chcieli to coś wprowadzić w życie. Bardzo fajna, taka ciepła, wrażliwa, emocjonalna energia, tak? Piękna. Dobra, co miłego się wydarzy? 2 mieczy. O, kochani, wygląda na to, że przejrzycie na oczy. Jeżeli staliście przed wyborem jakiejś decyzji, tak, podjęciem jakiejś decyzji, wyborem jakiejś ścieżki, dokonaniem czegoś tam, jakiejś konkretnej drogi, wyborem, o Jezu, powtarzam się, ale wiecie, o co mi chodzi. Kochani, wygląda, że ujrzycie albo jakąś prawdę, albo ktoś przyniesie Wam jakieś informacje, które, że tak powiem, ściągną Wam tą opaskę z oczu i ta decyzja zostanie podjęta w taki właściwy sposób. Oczywiście to też może być czyjaś energia z Waszego otoczenia, że ktoś tu ściągnie opaskę z oczu i podejmie jakąś właściwą decyzję, być może właśnie względem Was, albo gdzieś tam ta decyzja ma wpływ na Was, na Waszą relację, na tą sytuację między Wami, tak? No zobaczmy tą 2 mieczy. 2 mieczy. Co ta karta tu robi? Patrzcie. Król Pentakli się tu zagubił. Ja go odłożę tu z boku, bo on może być ważny. Stabilizacja, bezpieczeństwo. Kurde, odłożył mnie do tej talii, co trzeba. Czujecie? Księżyc, no właśnie, to są te iluzje, to są te zasłony. To są te ukryte emocje. 5 Pentakli. I 8 Pentakli.
czwórka buław, królowa buław, mag, bardzo fajne energie pod spodem. Kochani, powiem Wam tak, jeżeli w ostatnim czasie były jakieś problemy natury finansowej i może zastanawialiście się, co dalej z tym fantem zrobić, może odczuwaliście jakieś poczucie braku, może nie mogliście sobie pozwolić na coś, co było Waszym marzeniem i cały czas były gdzieś tam problemy w związku z tym, z pieniążkami, tak? Kochani, wygląda na to, że tutaj albo jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, albo uświadomicie sobie właśnie jakąś prawdę w związku z Waszą przyszłością, z Waszą stabilizacją na przyszłość, tak? Z podjęciem jakichś działań też odnośnie osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Część z Was widzę, że tutaj zainwestuje w jakiś kurs, jakiś rozwój, jakieś szkolenie dodatkowe. Być może zdecydujecie się na dodatkowy kierunek studiów, albo pójdziecie na studia, albo zrobicie maturę, albo cokolwiek w tej kwestii. Ale jest to związane z rozwojem na przyszłość. I podejrzewam, że ten kierunek właśnie, nic dziwnego, że ten król pentakli tu jednak wylazł, kochani. Bo wydaje mi się, że właśnie ten kierunek, w którym tu zechcecie pójść, to będzie ta właściwa decyzja, która w przyszłości przyniesie Wam ogromną stabilizację finansową, fajny wzrost finansowy i fajne właśnie to bezpieczeństwo, ten komfort, że już nie będzie tego poczucia braku, że pieniążki naprawdę będą fajnie leciały w przyszłości. Także, kochani, jeżeli macie coś takiego, jakiś pomysł na siebie, a propos własnego rozwoju, a propos jakiejś nauki, a propos jakichś szkoleń, no to, kochani, warto, ale to warto w to zainwestować, bo, mówię, to jest właściwy kierunek. Ale powiem teraz w drugą stronę. Moje drogie wodniki, jeżeli macie do czynienia albo z jakimiś rybkami, albo z kimś właśnie z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, kochani, wygląda na to, że czekaliście chyba na jakiś ruch ze strony tej osoby, mam wrażenie. Czekaliście na ruch, aż może... Kurde, jakby to powiedzieć, jeżeli jesteście w relacji dłuższej z tą osobą, no to ostatnio albo mieliście ciche dni, albo była jakaś kłótnia związana z ukrywaniem jakichś rzeczy, z jakimiś tajemnicami, z nieodkrytymi też emocjami, bo może to być taka kwestia, że ta osoba, nie wiem, byliście razem przez jakiś czas, ale nigdy nie padło słowo kocham cię, nigdy nie padło słowo chcę być z tobą na zawsze, chcę się z tobą związać, czy coś w tym stylu. To było na zasadzie takiej luźnej relacji i w sumie sami nie wiedzieliście, na czym stoicie. Ale powiem Wam tak, że to nie chodzi o to, to znaczy tu chodzi o tą drugą osobę. Myślę, że ta osoba sama nie wiedziała, czego chce w życiu. Skrywała może jakieś tajemnice, być może właśnie ukryte emocje. To są też często ukryte emocje. Związane być może z dzieciństwem. Może w dzieciństwie została porzucona, może jej rodzice się rozstali i to odbiło się piętnem na tą osobę, tak? Być może jakieś poprzednie związki nie wypaliły i ta osoba gdzieś tam głęboko, głęboko w sercu, na dnie skrywała swoje emocje, skrywała swoją miłość, nie chciała się otworzyć na tą miłość, ze względu na to, że bała się po raz kolejny zranienia, osamotnienia. Ale w tym momencie wydaje mi się, że ta przepaska z oczu jej spadnie, że uświadomi sobie prawdę, co tak naprawdę do Was czuje i zechce tutaj pracować nad tym związkiem, włożyć więcej w tą relację. No i kochani, tutaj z tą czwórką buław to może to być kwestia zamieszkania razem, może to być kwestia oświadczeń, to może być kwestia po prostu zapewnienia, że słuchaj, chcę być z Tobą, tak? Podobasz mi się, jesteś atrakcyjną kobietą, atrakcyjnym mężczyzną. Chcę zrobić wszystko, żeby dać Ci szczęście, żeby być z Tobą, żeby zapewnić Ci komfort na przyszłość. Nigdy Ci nie zostawię, tak? Jest związany z tym jakiś ból. Ta osoba, podejrzewam, że musi się odciąć od pewnych emocji, które ją blokują z przeszłości, żeby się w pełni otworzyć na tą miłość i w pełni otworzyć na ten związek, bo widzicie? To jest bratnia dusza. Mamy króla i królową kielichów, a pomiędzy nimi są kochankowie. Także to jest Wasza bratnia dusza. To jest osoba, która naprawdę idealnie do Was pasuje, ale to już jest jej decyzja, bo ona musi poprzepracować pewne rany i się poodcinać od tego, co jej nie służy, żeby zyskać tą moc, żeby o Was zawalczyć, tak, kochani? Ale wygląda na to, że w tym tygodniu podejmie pierwsze kroki, żeby wyjść w Waszą stronę i żeby zawalczyć po prostu o tą relację. Dobra, na co uważać? Na świat, kochani, zakończenie jakiegoś cyklu, może właśnie o to chodzi, że zanim wejdziecie w coś nowego, zaczniecie jakiś nowy cykl, upewnijcie się, że stary jest na pewno zakończony. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli wybieracie się na jakąś podróż za granicę, to też bym uważała. Uważała na podróże, uważała na samochód, nie wiem, czy nam się wybieracie, żeby nie spóźnić się na jakiś lot, pociąg, cokolwiek, tak? Bo świat to jest zagranica często, tak? No świat to świat, tak? Więc jeżeli wybieracie się teraz w tym tygodniu nadchodzącym w jakąś podróż właśnie za granicę, to sprawdźcie, czy tam, aby na pewno wszystko jest dopięte na ostatni guzik, bo mam wrażenie, że tutaj mogą być jakieś problemy. Dołóżmy sobie jedną kartę do tego świata.
dziewiątka pentakli. Szóstka pentakli. Diabeł. Powiem wam tak, kochani, jeśli faktycznie kończycie jakiś swój cykl, szczególnie związany z pracą, idziecie w jakąś niezależność, idziecie właśnie tutaj w jakieś dodatkowe kursy, szkolenia, które podniosą wasze kwalifikacje i przyniosą tą stabilizację, równowagę finansową, to kochani, pamiętajcie, żeby iść w to z taką pewnością siebie i nie pozwólcie, żeby jakieś wasze takie, ta ciemna strona was tutaj destabilizowała, bo... ten diabeł, mam wrażenie, że to siedzi wam na ramieniu, kochani, tutaj w tej kwestii. Chcecie coś zakończyć, chcecie ruszyć czymś nowym, chcecie tutaj podjąć jakieś kroki, żeby wam było lepiej ogólnie w życiu, żeby było więcej harmonii w tym życiu. A ten diabełek będzie wam siedział na ramieniu i będzie was tutaj destabilizował. Będzie wam mówił, nie wiem, że nie dacie rady, że sobie z tym nie poradzicie, że to jest niewłaściwy kierunek. Kochani, nie ufajcie mu. Nie ufajcie mu, bo on podpowiada wam źle. Patrzcie, co tu macie. Macie ogromną niezależność i macie równowagę finansową. To jest wasza przyszłość, jeżeli pójdziecie w to. Także nie pozwólcie, żeby takie jakieś wasze wewnętrzne lęki sprowadzały was, że tak powiem, na dno. Rozwijajcie się, inwestujcie w siebie, a będzie z tego naprawdę dużo zadowolenia i dużo spełnienia marzeń i słońce i wszystko, co najlepsze. Ale tak powiem, jeżeli wybieracie się tutaj w jakąś podróż zagraniczną i już jesteście spakowani, już jesteście przygotowani do drogi, wiecie co? Powiem wam tak, sprawdźcie, czy tam aby na pewno wszystkie przelewy poszły, czy wszystkie płatności zostały dokonane, czy wszystko zostało zaksięgowane, bo w ostatniej chwili może się wyjść, że był jakiś taki chochlik się wpadł, gdzieś tam wpadł właśnie gdzieś tam w konta bankowe czy coś i może coś namieszał, bo tu chodzi właśnie o tą równowagę finansową. Mam nadzieję, że mam wrażenie, że może być jakiś problem z płatnościami, albo sprawdźcie, czy nie wiem, wasze konto jest też zagraniczne, czy można płacić na przykład kartą gdzieś tam za granicę, czy wiecie, czy macie jakieś walutowe, nie wiem, ja tam się nie znam na tych aspektach, ale coś tu mi się wydaje, że z finansami może być problem przy tym wyjeździe, także obczajcie tam wszelkie elementy, czy aby na pewno... no wszystko poszło zgodnie z planem, tak? Żeby nie było jakichś komplikacji. Żeby nie okazało się, że będziecie, nie wiem, na lotnisku, a tam okaże się, że jakaś dupa wyszła, nie? To tak na marginesie. Dobra, ale mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy. Ale miejcie oczy szeroko otwarte. No właśnie, miejcie oczy szeroko otwarte. Dobra, co w miłości w takim razie? Trójka mieczy, kochani. No ach, jak ja nie lubię tej trójki mieczy. No to jest to rozdarcie serca, to jest złamane serce, to jest zdrada, często osoby trzecie. Zobaczmy. Zobaczmy. Dziesiątka mieczy. Czwórka mieczy. Paś mieczy. I dziesiątka pentakli na spodzie. Moi drodzy, jeżeli ta sytuacja tyczy się was, jeśli chodzi o relacje, tak? Że tutaj czekacie na informację od kogoś, czy się zaangażuje, czy nie. No to właśnie. Ta osoba bardzo chce się z wami zaangażować, ale jej serce jest jeszcze zranione. I mimo, że pozamykała jakieś tam rozdziały w swoim życiu, jakieś trudne rozdziały w swoim życiu, być może przyszłe związki, to dalej jest w fazie leczenia. Jeszcze chyba nie do końca potrafi się emocjonalnie na was otworzyć. Póki co obserwuje tą sytuację, próbuje się dowiedzieć o was jak najwięcej, ale w swojej główce, widzicie, ma tą dziesiątkę pentakli. Ona chce więcej, ona pragnie więcej, ona chce założyć rodzinę, chce być szczęśliwa, chce... mieć tą równowagę pomiędzy wami, chcę obsypywać was prezentami, chcę dać wam wszystko, co najlepsze. Wydaje mi się, że ta osoba mocno pracuje teraz też nad sobą, żeby stać najlepszą wersją siebie, bo w tym momencie jest troszeczkę zagubiona, sama nie wie, co czuje, ale zbiera się tutaj do działania, żeby ruszyć w waszym kroku, tylko musi pozbyć się pewnych konfliktów wewnętrznych. No a czuję, że coś z tego wyjdzie, czuję, że to możecie być wy, tylko musicie tutaj zachować, kochani, cierpliwość w kierunku tej osoby, w stosunku do tej osoby, tak? Tak bym powiedziała. Moi drodzy, single, którzy nie mają kompletnie z nikim do czynienia, wygląda na to, że macie poranione serduszko, jesteście właśnie w fazie leczenia. Jesteście w fazie leczenia, jesteście w fazie dochodzenia do siebie po jakimś zranieniu.
ktoś ewidentnie was mocno zdradził, ktoś wam wbił nóż w plecy, może tutaj była jakaś sytuacja trójkątna, może dowiedzieliście się o jakimś kłamstwie, zdradzie, o jakiejś manipulacji. Ktoś ewidentnie was wykorzystał, odwrócił się i uciekł z waszego życia. I w tym momencie jesteście troszeczkę w fazie leczenia, uleczenia własnego serducha. Mam wrażenie, że po części jeszcze obserwujecie tą osobę. Że obserwujecie tą osobę, albo ta osoba, z którą mieliście do czynienia, obserwuje was. Ale po takich przejściach to raczej chyba, no mam nadzieję, że nie liczycie na powrót tej osoby. Wy chcecie stabilizacji, chcecie równowagi. Wydaje mi się, że jeszcze po części myślicie o tej osobie z przeszłości. Macie mętlik w głowie związany z tą osobą. Ale pomalutku podejmujecie działania, że chcecie zawalczyć o siebie przede wszystkim. Rozpocząć jakiś nowy etap w swoim życiu i poszukać miłości, która nie będzie tym konfliktem. Poszukać osoby, która nie będzie dla was ciężarem, tak? Która da wam tą równowagę, która da wam szansę tutaj na rozwój i na zwycięstwo, tak? Kochani, wydaje mi się, że w tym tygodniu raczej średnio, raczej nie poznacie nikogo, przynajmniej z tych kart tutaj. Może obserwujecie kogoś, może interesujecie się tu kimś. To niekoniecznie musi być paśmieczy związane, że obserwujecie tą osobę, tego swojego eksa, eksową, tak? To może być kwestia, że interesujecie się kimś, że kogoś tutaj widzicie na kandydata swojego takiego na przyszłość. Ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze odpowiedni moment na wchodzenie w relacje, bo mówię, wasze serduszko musi się jeszcze do końca uleczyć, kochani, tak? Tak więc tak to bym tu widziała. No dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Królowa mieczy. Możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. To jest osoba bardzo logicznie myśląca, konkretna, która też jest po przejściach, która też po części swoje serduszko chwilowo schowała właśnie tutaj do klateczki, tak? Nie jest gotowa na otwarcie się emocji. To emocjonalne, tak? To może być jakiś przyjaciel, przyjaciółka albo ktoś z waszej rodziny, na kogo chyba zawsze możecie liczyć. Ta osoba jest taka, mówię, taka logicznie myśląca. To oczywiście możecie być wy, bo to jest również wasza karta, drogie wodniki. Zawsze służycie dobrą radą. I zawsze służycie szczerością, taką nawet dobitną szczerością, czasami taką do bólu, ale szczerość ponad wszystko, tak? Tutaj może się szykować jakieś spotkanie, jakaś komunikacja z tą osobą, no ale zobaczmy tą królową mieczy. O co tu jeszcze może chodzić? Cesarzowa, może dowiecie się, że ktoś jest w ciąży? Może właśnie ta osoba? Dziewiątka buław i cesarz. Już wiem, tu jest wszystko jasne, kochani. Wiecie co, wygląda mi na taką sytuację, jeżeli macie jakąś osobę w swoim otoczeniu, to może być ktoś spod znaku wagi, byka bądź barana i są dwie osoby tutaj. Jest typowe albo małżeństwo, albo związek, kochani. Jest typowe małżeństwo, albo związek wśród waszych znajomych, wśród waszych przyjaciół. Ale to nie jest chyba szczęśliwy związek, mimo że są na tym samym poziomie. Wydaje mi się, że tutaj jest trudno się dogadać. Jest ciężko się dogadać. Za dużo wojen między nimi, za dużo bólu zadanego, za dużo trudności, które muszą pokonać, tak? Z jednej strony mówię, wibrują na tych samych poziomach, ale mam wrażenie, że każdy żyje osobno. Mogą łączyć ich dzieci, rodzina i tak dalej, ale sami nie wiedzą tak naprawdę, czego chcą od życia. I wydaje mi się, że to ich dzieli, a nie łączy. I ta przyjaciółka, ten przyjaciel, ten ktoś z rodziny, podejrzewam, że przyjdzie w tym tygodniu pożalić się Wam, może częściowo będą chcieli się rozstać, bo królowa mieczy też często symbolizuje rozstania, odcięcie się i tak dalej. Może to świadczyć o jakiejś separacji, oddzieleniu chociażby na chwilę, żeby zastanowić się, co dalej, tak? Kochani, wygląda na to, że będziecie mieć kontakt właśnie od kogoś takiego, kto przechodzi ciężkie chwile ze swoim partnerem, partnerką, już chyba nie ma siły dalej walczyć i będzie po prostu myślał o rozstaniu i będzie przyjdzie do was po prostu o poradę, o wygadanie się, o zaakceptowanie tego, o wsparcie takie duchowe, ponieważ też tutaj z tą szóstką kielichów widzi was jako właśnie swojego przyjaciela, to może być przyjaciel z dzieciństwa, ktoś z kim dorastaliście, ktoś z czasów studiów, ktoś taki bliski waszemu sercu, tak? I ta osoba przyjdzie do was, no wypłakać się, wygadać, wyżalić, tak? No i zapytać, co wy o tym myślicie. Myślę, że tutaj podejdziecie bardzo tak logicznie, strategicznie do tego, no i powiecie prawdę, tak, jak to wygląda z waszej strony i jak myślicie,
że jak powinno to się odbyć z Waszej strony, tak? Myślę, że ta rada dużo da też tej osobie, jeśli chodzi o przyszłe takie decyzje, nie? No dobra, co w pracy? Królowa kielichów. No tutaj moje wodniki płyną. Są otwarte na propozycje, otwarte na zmiany, otwarte na wprowadzenie czegoś nowego do swojego życia. Płyną, po prostu płyną. Bardzo, bardzo fajna energia otwartości, czułości, miłości do siebie, akceptacji samego siebie, akceptacji innych. Karta królowej kielichów jest kartą... wiecie, kogoś z branży na przykład leczniczej, także może tutaj się zajmiecie, nie wiem, jakimś pielęgniarstwem, albo pójdziecie na jakieś studia medyczne, albo jeśli chodzi o opiekę nad starszymi osobami, nad dziećmi, zwierzętami, to jest taka duża energia, wiecie, opiekuńczości. Może część z Was zdecyduje się pójść na jakąś psychologię, albo zrobić jakiś kurs tego typu, albo opieki w ogóle właśnie nad kimś, tak? Tego typu specjalizacje, ale oczywiście to nie dla wszystkich. Ale tu jest bardzo, bardzo dużo. No właśnie, as pentakli, kochani. Szykuje się dla Was coś nowego. Nowy pomysł, nowy projekt na siebie. Oczywiście to wymaga jeszcze jakiegoś tam szkolenia, dopracowania planu, ale wygląda na to, że jesteście zdecydowani, żeby się otworzyć na to nowe. Żeby się otworzyć. Tak, są to ostateczne, kochani. Zamykacie stare sprawy, zamykacie niedokończone sprawy, żeby rozpocząć tu coś nowego. Sąd ostateczny włącznie z tym asem pentakli może świadczyć dla niektórych z Was, że będziecie tutaj właśnie podpisywać umowy i tak, że tak powiem, dopinać wszystko na ostatni guzik. Część z Was już złożyło jakieś biznesplany, jakieś wnioski na studia, na kursy, na założenie własnej firmy, czy coś w tym stylu i będziecie tutaj, wiecie, finalizować wszystko. No, to Wam da dużo spokoju, takiego komfortu, mam wrażenie. Och, a skąd ta siódemka mieczy? No patrzcie, tutaj... Jak ja karty pomyliłam? Nie, dobrze, to jest stąd. Jezu, już myślałam, że znowu coś namieszałam. Siódemka mieczy. Ta siódemka mieczy mi się troszeczkę nie podoba. Zobaczmy tą siódemkę mieczy. Chociaż już chyba wiem, o co może chodzić, ale i tak sobie dołożę jedną kartę. No właśnie, kochani, wygląda na to, że tutaj Wy się pozbywacie wszelkich swoich blokad. Bo już w pierwszym momencie pomyślałam, że może macie kogoś w swoim otoczeniu, kto niekoniecznie Wam tutaj dobrze służy i kto próbuje Was oszukać, zmanipulować czy coś. Oczywiście też tak może być, także jak zanim podpiszecie wszelkie umowy, tego typu transakcje zaakceptujecie, kochani, to sprawdźcie, czy tam wszystko jest drobnym druczkiem. Ale w połączeniu z tym eremitą wydaje mi się, że tutaj wystarczająco głęboko zaglądaliście w kąt siebie. Że dostatecznie już wiecie, co chcecie w życiu robić i co chcecie osiągnąć, kim chcecie być. Przestaliście siebie sami oszukiwać, że nie wiem, no nie wiem, sami wiecie, czym się oszukujecie, że nie jesteście warci czegoś, albo że jesteście za starzy na zmianę, albo że nie warto zmieniać, bo covidowe stadium się rozwija i w ogóle jeśli chodzi o zmianę pracy, to teraz jest do dupy, więc nie ma sensu w ogóle cokolwiek ruszać, tak? Kochani, wygląda na to, że pozbywacie się takich iluzji swoich, pozbywacie się niepewności i przestajecie oszukiwać sami siebie, bo dokładnie wiecie, czego pragniecie. Pragniecie tutaj rozpocząć coś nowego, pragniecie zakończyć stary cykl, podpisać umowę i płynąć. Pragniecie komunikacji, pragniecie spokoju umysłu, pragniecie właśnie decyzji, tak? Ruchu do przodu, wyjścia do świata, realizacji siebie, realizacji swoich marzeń, planów. I wygląda na to, kochani, że nawet Wy sami, nawet ten diabeł siedzący na Waszym ramieniu Was nie powstrzyma, bo Wy dokładnie, dokładnie, dokładnie wiecie, czego chcecie i macie zamiar tutaj podzielić się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. Macie zamiar pokazać wszystkim, z czego jesteście zrobieni, kim jesteście tak naprawdę. Cudowna energia, jeśli chodzi o pracę. Fantastycznie, idźcie za tym, rozwijajcie się, pokażcie światu, z jakiej gliny albo z jakiego złota jesteście zrobieni, moi drodzy. Dobra, rada dla Was. Dziewiątka mieczy, przestań się martwić. Przestań się martwić, mój drogi wodniku, bo pięknie to wszystko pójdzie i nie ma co się martwić. Nie ma co płakać nocami. Wyśpij się przede wszystkim. Jeżeli czujesz się przeładowany emocjonalnie, że wszystko na Tobie siedzi, wyśpij się. Zrelaksuj się, weź długą, gorącą kąpiel, pójdź na spacer. Jeżeli czujesz, że wkrada się do Ciebie jakiś stan taki depresyjny czy coś takiego, no to warto, kochani, zawsze skonsultować się z jakimś lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą czy czymkolwiek, tak? Kimkolwiek. To pamiętajcie o tym. Ale moi drodzy, przede wszystkim miejcie wiarę w siebie.
Miejcie wiarę w swoje możliwości i w to, że nigdy nie jest za późno na zmiany, że nigdy nie jest za późno na miłość, że nigdy nie jest za późno na nową karierę zawodową i nigdy nie jest za późno na rozwój, tak? Nieważne, czy macie 20 lat, 40 lat czy 80 lat, nigdy nie jest za późno na takie rzeczy. Także uwierzcie siebie. Uwierzcie w siebie. Dobra, kochani, to co? Zwierzaczki dla Was na koniec. Właśnie, mamy tego, czekaj. Sandpiper to jest ten. Kurde. Pamiętałam nazwę. To jest biegus, tak? Coś takiego. Biegus piaskowy. Kurde, zapomniałam, ale coś takiego. To jest fajny ptaszek, który podobno strasznie szybko zapierdziela. Jest bardzo szybki. I kochani, be playful. Bądź taki zabawny, taki radosny, z tą dziecięcą taką inspiracją wewnątrz. Tak ciesz się rzeczem, ucz się cieszyć drobiazgami, właśnie o to chodzi. Uczcie się cieszyć drobiazgami, cieszcie się najdrobniejszymi sukcesami, najdrobniejszymi przyjemnościami w swoim życiu, tak? Dawajcie więcej radości z siebie, tak? Mówię, więcej tego dziecięcego takiego optymizmu. Co mamy na spodzie? Na spodzie mamy bobra. Lay a solid foundation. Kochani, no trzeba tutaj podłożyć właśnie solidne fundamenty. Pod przyszły związek, pod obecny związek, pod przyszłość, pod własny rozwój. Także kochani, wkładajcie całego siebie w swoje marzenia, żeby to, co budujecie, było naprawdę stabilne i naprawdę solidne. Sześć? Sześć. Idziecie do przodu, moi drodzy. Bardzo dobrze. Dobra, to co? Odpowiedzi na Wasze pytania, kochani. 1, 2, 3. Pomyślcie sobie w główce. Oczywiście możecie mieć więcej pytań. Wtedy tam sobie poszczególne karty dobierzcie pod swoje pytania. Karta numer 1 już wylosowana. Karta numer 2. Wylosowana. I karta numer 3. Piknie. Odpowiedź numer 1. Odpuść. Odpuść. Odpowiedź numer 2. Dobrobyt. Tu jeśli pytaliście o jakieś sprawy finansowe, no to czeka Was dobrobyt. Będzie grubo. Pieniążki będą tak jak na tej karcie spływać z góry, z każdej możliwej strony. Pięknie. I odpowiedź numer 3. Bądź pozytywny. Bądź pozytywny. Dobra, to by było na tyle, kochani. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam powodzenia na każdej płaszczyźnie. Nie dawajcie się, dbajcie o siebie. No i powodzenia. Buziaki. Pa, pa.